Witam Was w kolejnym filmie jak zawsze i dziś chciałbym Wam pokazać, jak ściągnąć i zarazem odnowić kierownicę w Audi, na przekładzie Audi A4 B8. A chciałbym ją odnowić sposobem poprzez pomalowanie tej kierownicy, bo widziałem, że jest taka możliwość. Oczywiście wiem, że można oddać ją do przycia i będzie to wyglądało dużo lepiej i na pewno będzie to trwalsze. No ale niestety jestem w takiej sytuacji, że muszę to zrobić sam, bo jakbym dał do oprzycia, musiałbym po prostu tą kierownicę wysłać i czekać, aż mi ktoś ją przyśle, a no niestety auto potrzebne mi jest cały czas. No także na razie ta opcja odpada. Chciałem po prostu spróbować, jak będzie to wyglądało, czy te farby do skóry są czegoś warte, czy przyniesie to jakiś efekt. No zobaczymy. Sami zobaczycie i ocenicie, jak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale ta kierownica nie jest jeszcze wyżarta ani zniszczona. Po prostu starła się tak jakby ta warstwa lakieru na zewnątrz. No a przypuszczam, że zaraz zacznie się ścierać właśnie ta skóra. Także chciałbym po prostu to zabezpieczyć na jakiś czas. I tak jak wspomniałem wcześniej, no sam jestem ciekaw tego efektu, jak to będzie wyglądało. I być może jest to dobry sposób, być może nie. No, zobaczymy sami. Ja i Wy jestem ciekaw tego na pewno, także oglądajcie. No wiadomo, żeby ułatwić sobie zadanie, no to tą kierownicę najlepiej wyciągnąć. Także jak widzicie, już sobie postawiłem ją w tej pozycji, dlatego że wiem, że tutaj z tyłu pod zaślepką, nie wiem czy będzie to widoczne. Ciężko trochę to nakręcić, ale jak widzicie, tutaj z tyłu jest właśnie taka dziurka i jest ona z dwóch stron, po przeciwnej stronie, czyli tak teraz przekręconej kierownicy to jest u góry, a druga jest na dole i właśnie tam jest przykręcona poduszka, także zaraz Wam pokażę, jaki tam będzie klucz i musimy to po prostu wykręcić. Jak widzicie, będzie nam potrzebny do tego klucz Torx i z numerem bodajże chyba 27. Także możemy zabrać się za wykręcenie tych śrubek u góry i na dole. I dodam Wam też, że na dole tutaj, nie wiem czy to będzie widać, zaraz Wam pokażę. Na dole jest tutaj takie wyżłobienie w obudowie kolumny kierowniczej. Przez to właśnie bez problemu będziecie sobie mogli dojść do tej śruby, żeby ją wykręcić. Także nie wiem czy to jest po to zrobione, ale na pewno pomoże to w odkręceniu tej śruby. Jak odkręcimy te śruby, poduszka już nam tutaj ładnie wychodzi na zewnątrz. I teraz musimy odpiąć tą żółtą wtyczkę. Ja oczywiście teraz wyłączę na chwilę kamerę, bo to trzeba zrobić dwoma rękoma. Także odpinamy tą żółtą wtyczkę. Dodam tylko, że trzeba podnieść ten niebieski taki suwak, żeby wyciągnąć tą wtyczkę. A żeby całkowicie odłączyć poduszkę, trzeba jeszcze tutaj rozpiąć tą czarną wtyczkę i poduszkę już mamy osobno. Zapomniałem Wam też dodać, że róbcie to najlepiej na wyłączonym akumulatorze, a choćby nawet na wyłączonym zapłonie. No bo różnie to może być. Przy rozkładaniu może nie będzie aż takiego problemu dużego. No ale przy składaniu lepiej nie ryzykować i odłączyć ten akumulator, żeby przypadkiem poduszka nam nie wystrzeliła. Choć raczej nie jest to możliwe, ale lepiej zapobiegać niż leczyć, jak to mówią, tak? Teraz tutaj mamy taki jakby plastikowy dookoła koszyczek, czy jak to można nazwać. Jest on tylko wciskany, także wyciągamy to na zewnątrz, delikatnie, żeby nie połamać. Tak to wygląda po wyciągnięciu i teraz przyciski powinny nam się wysunąć do środka. I tutaj wyciągamy kabelek i przyciski odkładamy na bok. No i pozostało nam odkręcenie kierownicy. A do odkręcenia kierownicy potrzebny jest nam taki klucz. Rozmiar 12. A jeśli chodzi o jego nazwę, to powiem szczerze, że nie wiem jak on się dokładnie nazywa, a nie chcę tutaj filozofować bez sensu. Także widzicie jak on wygląda. Rozmiar 12. No i jak wykręcimy tą śrubę, kierownica już nam praktycznie schodzi, ale dość istotna rzecz.
dobrze sobie tutaj zaznaczyć, nie wiem, markerem, pisakiem, śrubokrętem, czymkolwiek, żebyśmy tą kierownicę po prostu później włożyli na to samo miejsce, żeby ona nam była na prosto, tak jak to było wcześniej. Także tutaj musimy sobie zaznaczyć na kierownicy i tutaj na tym frezie, w którym ona wchodzi, także żebyśmy po prostu z powrotem to złożyli w to samo miejsce. Ja tutaj sobie przecinaczkiem tak nabiłem delikatnie i myślę, że będę widział, jak to złożyć z powrotem. Ja jeszcze dla pewności sobie zrobiłem dwie kreski markerem, także żeby mieć 100% pewności, trzy znaki, także myślę, że nie pomylę się przy składaniu. No i wyciągamy kierownicę i zabieramy ją do domu. No i tak wygląda ten zestaw do tej renowacji kierownicy. Taki dostałem, dwie gąbeczki do malowania. Tutaj mamy skórę, znaczy lakier wykończeniowy, aceton, zmywacz i właśnie kolor do malowania. Według producenta można to malować właśnie takimi gąbeczkami, ale można też malować to pistoletem, tak jak się maluje na przykład samochody. No ja będę to malował gąbeczką poprzez takie klepanie, naciskanie, czy jak to można nazwać. Dodam też, że jeżeli kierownica bądź cokolwiek właśnie odnawiamy, jest uszkodzone, są jakieś wrzery, dziury i tak dalej, ten producent też zaleca, żeby to zeszlifować jakimś papierem czy jakimś, nie wiem, ściereczką specjalną do skóry, żeby to po prostu wygładzić. No ja oczywiście tego nie będę robił, bo ta moja kierownica nie jest jakaś tam tak bardzo aż zniszczona, także ja po prostu tylko ją wyczyszczę, odtłuszczę tymi zmywaczami, które tutaj posiadam i będę malował na czarno na początku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, kierownicę mamy odtłuszczoną, także spróbuję to troszeczkę rozmieszać i spróbuję zacząć malować kierownicę. No i zobaczcie, zacząłem tutaj malować kawałek. Nie wiem, czy jest to dobrze dla Was widoczne, czy jest dobre światło. Może spróbuję to obrócić. Poprzez takie po prostu, jak widzicie, klepanie takie w tą kierownicę. No i tak to mniej więcej wygląda. Staram się to robić do uzyskania takiej gładkiej powierzchni. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, na razie oczywiście przerwę nagrywanie, bo muszę, że tak powiem, malować tą kierownicę. Ale zobaczymy, jaki będzie efekt, jak to wszystko pomalujemy. Tutaj jeszcze odsłoniłem okno, żeby troszeczkę więcej światła było. Także jak widzicie, i ta farba ma taki jakby połysk. Także nie wygląda to najgorzej jak na razie. No zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Na razie maluję całość na czarno. Jeszcze domalowuję miejsca. No i zostawiam tą kierownicę do wyschnięcia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyschnięciu. Powiem Wam szczerze, że tak może nie widać tego na filmie, ale nie wygląda to najgorzej. Wygląda lepiej niż było na pewno. Zobaczymy, jak będzie po wyschnięciu. No po około godzinie farba już tutaj wyschła, ta czarna. Nie powiem szczerze, no coraz bardziej mi się to podoba, bo ładnie wygląda dosyć. No i teraz będziemy nakładać już na to lakier. Dokładnie w ten sam sposób, czyli gąbeczka na gąbeczkę lakier i po prostu w ten sposób będę wklepywał lakier. Po malowaniu lakierem ten lakier bardziej się tak pieni i zostają takie, można powiedzieć, bąbelki czy coś takiego, czy ta piana taka, która właśnie się wytworzyła przy malowaniu, ale nie martwcie się, bo jak to wyschnie, to nie powinno być tego widać. Jak widzicie, tutaj u mnie już troszeczkę to wyschło i było zdecydowanie więcej, ale już widzę, że to znika powoli, także ja myślę, że jak wyschnie do końca, to będzie ładnie wyglądało. A ja tymczasem będę jeszcze malował drugą warstwę. Nie wiem, czy to jest dobrze widoczne, ale po wyschnięciu tego lakieru już nie widać tych białych plamek. I kierownica jest w miarę ładna. Oczywiście nie jest taka gładka, wypolerowana, ale myślę, że to jest oczywiście też do zrobienia. Ale ogólnie wygląda lepiej niż wyglądało przed. Ale jeszcze tak dla pewności
Nałożę już ostatnią warstwę lakieru, pozostawię do wyschnięcia na całą noc, a na drugi dzień założę do auta i pokażę Wam, jak to wygląda założone już w aucie. No i mamy kierownicę już zamontowaną z powrotem. No i co mogę o tym powiedzieć? No może jeśli komuś zależy na taniej i szybkiej renowacji, czyli odmalowaniu, nie jest to aż takie głupie. Koszt wyszedł mi z przesyłką jakieś może 35 zł, a efekt nie jest może jakiś miażdżący, ale na pewno jest lepiej niż było przedtem. Także jeżeli chcecie, to warto takie coś zrobić. Jedynym minusem może tego jest to, że ona nie jest taka gładziutka od tego gąbkowania, malowania gąbką, jak prawdziwa nowa skóra. Ale myślę, że to też się z czasem na pewno wyrobi, od ręki wyślizga, także będzie to inaczej. A jeśli chodzi o trwałość, no to niestety nic nie mogę powiedzieć. Zapytajcie może w komentarzach po kilku tygodniach, jak to się sprawuje. Jeżeli będzie źle, będzie gorzej, będzie się to odklejało czy zmazywało, na pewno to oprzyję na nowo. A jeśli będzie dobrze, nie będzie się nic z tym działo, to myślę, że sobie to na jakiś czas zostawię. Także dzięki za obejrzenie, zapraszam jak zawsze do moich innych filmów, do subskrybowania kanału i pozdrawiam Was i do następnego razu, cześć!